Szybko, szybko, bo mam jakiś problem. A mianowicie z bateriami. Jesteśmy na Kwazarze. Piękna, wilgotna ziemia po deszczu. Kwazarek sobie tutaj dostał na wóz. Nie będę go rwał, bo będzie mi się ślizgać kierownica. Idziemy obok na Kwazara. To będzie szybko i na temat. I tak on wygląda. To są już nowe liście. Moim zdaniem, zobaczcie. To jest rzepak liniowy. Nie ma tu 40 sztuk na metrze. Nie, 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 nie. I nie będzie. I całe szczęście, że ich nie będzie. Bardzo dobrze, że tak są porozrzucane. Może troszkę gdzieś jest za dużo dziur, ale już znam Kwazara. On się rozbuduje, on pięknie się buduje jak hybryda. Samo siewy, całe szczęście, że pojechałem jednak. Wydawało mi się, że ich nie ma, ale były. Zobaczcie, tutaj są to samo siewy. I to mamy załatwione. Najgorszy jest Kwazar ten z dołu. Patrzcie, jakie to są błędy. Tu już tyle lat. Burako chwasty. Tutaj były. I zobaczcie, jakie one mają korzenie. Tu coś wymęczyło. Nie mogę sobie tu z nimi poradzić. Wiem, że sulfonomoczniki je biorą. No i teraz pani inspektor, czemu pani chce siać buraków? Mówi, konwizo mogą sobie z tym poradzą. Nie wiem, na ile konwizo by to wyczyściło. Bo zobaczcie. Minus 12, a on żyje. Dobra, bo mam jakiś problem z baterią, nie chcę się ładować. Nie wiem dlaczego, czy już może... Strach trafił. Teraz będę jechał z ręcznego sterowania, bo za późno sobie rozłączyłem. Za późno sobie rozłączyłem. Pakujemy kamerę. Okulary odkładamy. Hop. Wiecie, że Chrisu nie wycina, bo zawsze jak wytnę, to nie jest to, co trzeba. Mam nadzieję, że to dobrze będzie ustawione. Dawno nie miałem jej na głowie. Szybko, szybko, szybko. Czas z drzwiami, żeby było cicho. Wałek załączony, żebym się nie pomylił. Bo tu mi się gdzieś przy końcówce skończyło. Spokojnie, tam 1450 obrotów na razie. Gdzieś tu kończył. Nawet widać, tu było lane, tu ruszałem. Czyli takie metr wcześniej muszę załączyć. Dobra, przechodzę na belkę automatyczną. No i lecimy. Na razie pełno opryskiwacz. Dotankowałem się trochę więcej, a z tego względu, że belkę niżej, raz podwiewa, raz nie podwiewa, ale przy tych dyszach belka może być niżutko. To jest zaletą właśnie, bo jak wieje wiatr, to nam po prostu nic, wszystkie są RSMS-owe, wszystkie. To nam, wiecie, nic nam ten wiatr za bardzo nie porywa. Zobaczcie sobie tutaj na ślady po kołach, to mówiłem już wcześniej na krótkim filmie. No jedziemy. Jedziemy 350 litrów na hektar. Teraz w sumie 360, bo opadł mi gdzieś mocznik. Mówię, dobra, dorzucę mu, tam niedużo zostało, ale tu jest jakby troszkę lepsza ziemia. Te 10 litrów to tam 4 kg azotu, to będzie równo 150, około 150. Znaczy nie wiem, czy to jest sens, no ale dobra. Dobra. Włączę sobie klimatyzację, niech się przesmaruje. Tu szyby mam pozamykane, mógłbym otworzyć szyber dach. Ale nie wiem, czy za bardzo nie będzie mruczał z komina, może za chwilę. Dalej jedziemy po Kwazarze. No jest takie gdzieś delikatne masełko na wejściu. Załączam napęd, no to niewiele się zmienia, 9.1 dalej sobie jedzie opryskiwać. Tu huśta się ta belka. Nieraz jest tak, jak rozłączę tą hydraulikę, to potrafi się tak fajnie sama ustawić. No. Po systemie bezorkowym jednak jest bardziej chyba twardo niż po orce. Druga kwestia jeszcze. Druga kwestia, no to wiadomo, z jesieni robaczki, z jesieni regulacja, z jesienia bory, to, tamto.
No i jest jak jest. No jak widzicie, obsada jest moim zdaniem super. Te 20-30 sztuk to jest coś pięknego. Już takie rzepaki miałem w tamtym roku, sypały pięknie. Sypały piękne, bo on tak nie walczy o te składniki, nie walczy o światło, nie walczy o wodę. Miejmy nadzieję, że w tym roku też będzie dobrze z takim podejściem. Jak sobie będę, zobaczymy, jak rozłączymy napęd, czy się zmieni prędkość na nawigacji. 9.1 nie zmieniła się, jakiś tam delikatny poślizg. No wiecie, to też są kapcie 580. Opony mają piękny bieżnik, także on też, jak już się zazębia, no to on po prostu idzie. Idzie, no mógłby załączyć, o teraz 8.8 spadł, czyli 0,3 traci. Mógłby załączyć napęd, przy zakręcie sobie rozłączyć, albo sobie po prostu jechać na napędzie cały czas, jeśli nie bawić załączanie, rozłączanie. Co tu bym wam jeszcze mógł powiedzieć? Już z krótkiego filmu wiecie, że jadę dawką na raz, a dlaczego? PH jest uregulowane. 7.2 jest na tym kawałku, 6.9 chyba z tej strony, 7.2 bardziej jest z tej strony. Także w końcu się udało to regulować. Myślę, że jak zastałem te pole, to było w okolicy 4.5-4.8. Naprawdę, tu kurde, tak się wszystko mordowało. No i te 7.2 czy koło 7 to jest idealne pH, jeśli chodzi o przyswajalność nawozów. RSM nawet delikatnie zakwasi, to dobrze, bo tu jeszcze dwie tonki wapna poszły. Może nie chyba przed rzepakiem, tylko przed kukurydzą bodajże to było, tak. Potem była pszenica, no i rzepak, tak. To było przed kukurydzą. Dwie tonki jeszcze poszły, także tutaj ja muszę właśnie swoje ziemię zakwaszać, bo mam bardzo wysokie pH. Tutaj jest optymalne. Będziemy tu już monitorować. Wszystko tam się trochę sypie, bardziej niż myślałem. Szczęście, że opryskiwacz działa po naprawie tego zaworu. On sobie wrócił. Przestały skakać te ciśnienia, przestało też te bary, góra, dół. Także to ten zawór sterujący. Ja mam te o-ringi prawidłowe, bo tam są bitongi. Tu są założone zwykłe. No to wtedy tak szybko, szybko. No i tak szybko zostało, no ale RSM wytrzymają i już później skupię się na naprawie, także wam pokażę, jak ten zawór się rozbiera. Rozebrałem raz, to i rozbiorę drugi. No, trzeba będzie po prostu mieć wyczyszczony opryskiwacz, wodą przelany, żeby po prostu nie było, ale to na spokojnie, bo on zostanie z RSM-em, bo jeszcze tam przyszły tydzień na minusie, także on tu powinien zostać z tym RSM-em. Zostanie najprawdopodobniej, bo już jutro ma deszcz padać, tak pokazuje mi aplikacja. W sobotę ma być tylko jeden stopień na plusie, to na pewno nie zdążę go umyć w takie zimno. Wystawię go na deszcz, stały mój numer, jak będzie taki fajny deszczyk, taki rzęsisty, to już bardzo dużo myję sam taki deszcz. Sam myję taki deszcz, bo 5 litrów na metr kwadratowy to jest 50 ton na hektarze. Tak przynajmniej takie przeliczenia sprawdziłem, tak podają. Czyli 10 litrów mamy 100 ton wody na hektarze, no tak, 50 ton wody by spadło. Oczywiście to na hektar, tak? No opryskiwacz to sobie trzeba to podzielić na mniejszą skalę, ale ogólnie, by jakiś tam deszczyk był. Dlatego lecę, nie patrzę, jak mi się uda, to jeszcze trzaskam te pszenice, po prostu te, które są już duże. Jadę na pszenicach. Też nie zaglądam, wiem, że będzie minus, ale to się już nic z tym nie stanie. No bo jak ona nawet go ją zaciągnie, no to ten za dzień, jak przyjdzie już spadek temperatury, czy za dwa, no to już jej nie rozhartuje, takie jest moje zdanie. No, nie wiem dlaczego tej baterii nie ładuję, nie wiem czy mam drugą. No i tak to wygląda, jeśli chodzi. Czołnik wczoraj umyty, no jako tako, wiecie, nie był putowany, myślę, a pewnie będzie takie błoto, że
tak będzie wyglądał jak z wojny, no i co? I pomyliłem się. Ostatnio napadało 15 litrów, to było chyba w poniedziałek po południu zaczęło. Jakoś tak to było, jeszcze gdzieś tam jakieś deszcze przechodziły w międzyczasie. A Chrystus się zasuwa. Także tak jak wam mówiłem, ktoś mówi, a sraczka, że to, że czekacie, no oczywiście, no ja patrzę na swoje gleby, tak, na ich przepuszczalność, bo tu po prostu przyjdzie 15 stopni, no to to się będzie kurzyć. To się będzie kurzyć tutaj z takiego. No już te warunki mogą być, zdarzało się tak, że w lutym było fajnie mokro, przenosiło się to na początek marca, tam pierwsze dni i za chwilę już tej wody już nie było. Zdarzało się tak potem, że do kwietnia nic nie padało. Nie uda mi się obskoczyć tych wszystkich pszenic na pewno. Na pewno zostają te po kukurydze niestety. No ale tam nawet jeszcze nie ma ścieżek, nie widać. Oczywiście mam nawigację, to bym sobie po prostu wyznaczył te punkty. Bez jakiegoś tam problemu wyznaczyłbym sobie te punkty. O! Tu już jest przejście, widzę. Ta ścieżka to jest Orion. Ta ścieżka to jest Orion. Orion też jest z liniówką. Miałem dwie paczki Oriona, nasiałem jedną dla porównania. I tam już jest taki ciemny Wagner. Tam już jest posiany Wagner z LG. Tam jest hybryda. No i wygląda taki, że ładnie idzie. Jakby ten LG Wagner był tak dobry, jeśli chodzi o klasę ziemi Hatklunej, odmiana, to miałem tam na świetnicy na 5 klasie, to kukurydza była tak wysoka. Mówię, nawet jak byłyby kolby małe, ale masa zostaje. Właśnie nie wiem, czy też tutaj sobie jeśli nie dobiorę takie 2-3 hektary, bo mam taki kawałek z piaskiem, czy właśnie nie dobiorę i nie poobsiewam takie dla rozeznania, czy po prostu to jest wszystko dobrze podobierane. Nie będzie nigdy idealnie. No, tu mamy klasę trzecią, miejscami czwartą. Te pagórki, szczególnie tam z przodu, to jest czwórka. Tu jest trójka. No i takie wydaje mi się, że nawożenie to jest na 3 tony, tak? A jeśli rok posprzyja, tak, tam jest pole, ten słup rozkraczny. Tam był kwazar, ale tam go nie było ileś 10 lat rzepaku. No to po prostu tam był kapitalnie, tam było ponad 4,5 tony. Przy nawożeniu 150 kg w czystym składniku. Gdyby nie zabrakło wody w czerwcu, byłoby koło 5. Czego chceć więcej? 5 ton rzepaku na trzeciej klasie to naprawdę szał. Dlatego tutaj sobie spokojnie, tak jak wcześniej wspominałem w filmiku, cena nawozu jakoś tam spadła z astronomicznej kwoty. To nawet nie jest 50%, bo to jest około tam 2400 netto dzisiaj, a wiemy jak to się kształtowało w 2022 roku. U mnie przynajmniej to podchodziło po 5800 czy ileś, ale zachowuję jeszcze umiar i rozum, jeśli chodzi o to nawożenie. Nie wygłupiam się, że nagle dam mu 400 litrów. Można by było, no tylko pytanie, czy to by coś wniosło, bo tak, tutaj te 180 czy 190 kg w czystym składniku i tu już jest naprawdę tak piaskowato. Bardzo dobrze to było widać w pszenicy tak samo, czy gdziekolwiek, że tutaj ta woda ucieka szybko. No i tu zastosowanie takiego nawożenia. Można byłoby się bawić na komputerze, zmieniać te dawki, odbijać, zmieniać, no ale zobaczymy. 150 kg to też uważam, że nie jest mało. Gdzie też są po prostu, tutaj jest jakby ten rzepak jest na 5. rok przyszedł, jak dobrze pamiętam, 5. Na 5. sezon trafił tutaj
on tu na piąty sezon trafił, także tutaj nie jest źle. To nie jest właśnie, wyszedłem z takiego, no nie, niezbyt mądrego zastosowania, że wiecie, 2 lata pszenica i rzepak, 2 lata pszenica i rzepak, nie? Prowadziłem tą kukurydzę i już dzięki temu, tak, mam rok pszenicę, drugi rok my mamy rzepak, pszenicę, kukurydzę, znowu pszenicę i znowu wraca rzepak, no to na ten piąty sezon. No i mój ukochany słupek, można byłoby gdzieś tutaj kropnąć, ale dobra, ale chyba się lepiej będzie zwinąć. Albo tu polasz tego RSM-u, bo tu zawsze się zwijam. Zawsze się zwijam koło supa. On jest na tyle mały, że nawet chyba jak go delikatnie rozjadę, no to trudno, no to będzie rozjechany. I tam mógłbym musiał gdzieś trafić, na to wygląda. Żeby minąć tą, żeby minąć ten słup, minie? Minie. O! Dobra, bo się tak, nie wiem czy widzieliście na filmie, tak się zazębił. Teraz będzie niedolane z drugiej strony słupa. No i wracamy pod nasz przysłowiowy słupek. No i właśnie te słupy mnie denerwują z tego względu, że może taki numer zrobię, że o, stop, słońce świeci, żebym ja zaraz nie przedobrzył. I rura, szybko uciekać z tego miejsca, gdzie lało, no i tam jest dziura, no i już. Już stabilizujemy tutaj pozycję belki. No trzeba to niestety ręcznie robić, nie mam tego systemu. Wiele rzeczy się wydarzyło, a mógłbym sobie kupić, ale sobie nie kupię. Także dalej jedziemy na ręcznym sterowaniu. No i tu już za słupem właśnie widziałem, tak ładnie to widać z drogi bodajże. Tu już jest Wagner. Tu już był Wagner posiany. Albo tu się gdzieś jeszcze kończył Orion. Wiem, że tak za słupem było chyba 2 siewniki, że to już był, tak popatrzę do tyłu, 2 albo 3 siewniki, to jeszcze jedziemy po Orionie. Tak, dopiero tam, niech jeszcze raz spojrzę. Tak, 2 siewniki, no i tu można powiedzieć, że jest najlepszy odcinek tego pola. Ja otworzę ten szyber dach, bo już tak trochę, trochę się tu gorąco, nie wiem czy ja mam tą klimatyzację załączoną, czy tam jakieś ogrzewanie, bo mi się nagle ciepło zrobiło. No dzisiaj są warunki naprawdę ekstra, ekstra. Zasobność fosforu bardzo wysoka, zasobność potasu wysoka do bardzo wysokiej na tym kawałku. Mam te próby, ale to jest po prostu, nie wiem jak się nazywa. I tak działam, jakby to się mówi, pochopnie. Bo dzisiaj tu ważny dzień na ważne decyzje. Rzepak to jest ustalone, gorzej jest z pszenicami, bo kawałki są różne posiane. Znaczy takie chyba 4 to dosłownie dzień po dniu, a no jeden kawałek tam, mówiłem wam, że spod lasu to tam będzie dawka około 150 litrów chyba bodajże. Pasory ma ten gen żyta, ona się mocno krzewi i nie ma co też robić po prostu 6 pędów, jak jest 300 sztuk, bo potem jest 1800 włosów, następuje redukcja na te 600 czy 800 i strata energii. Także tutaj trzeba do tej pierwszej dawki naprawdę racjonalnie podejść. Nie wiem, jak byłyby takie pszenice po 5-6 rozkrzewień, ja bym do nich podszedł. Musiałbym chyba odszukać w magazynie niebieskie dysze i to takie 80 litrów. No.
bo tutaj są zwolennicy, przeciwnicy dawki na raz, jeśli chodzi o taką ilość RSM-u. No może coś w tym jest na pewno, bo chodzi o te zasolenie tej ziemi, ale no w moim przypadku, tak wam mówiłem. Druga sprawa, później ten RSM parzyłby ten rzepak. Nie wiem, jakie będą potem warunki, czy będą na tyle optymalne, że żeby się dało to tak fajnie rozlać na wilgotną ziemię, gdzie jeszcze zapowiadałem jakiś deszcz. Nie wiem, czy byłby w stanie po prostu, czy byłby tak dobre. Zobaczcie, on już tutaj się nabudował. Ten Wagner, ta hybryda, to już naprawdę ma tutaj kupę liści zielonych. To one i tak dostaną, to będą poparzone, tak? Siłą rzeczy będą poparzone. No i teraz, tak, fotel skrzypi, to chyba standard Gramera. Ale w miarę prosto, także tutaj nie ma jakiegoś wielkiego tego skrzypienia. No i taki Wagner, jak on zaraz, załóżmy, za 2 tygodnie by się nabudował, piękną kapustę, no to lejesz, już nie masz ziemi, tak? Lejesz jakby po rzepaku, tak? A teraz jeszcze, gdy on, jeszcze jak jest, są te wolne miejsca, tak zwane dziury, choć uważam, że to jest piękna obsada, jeśli chodzi o hybrydę. Nie jestem zwolennikiem siania rzepaku w ogóle, bym tak chciał właśnie, żeby te rzepaki i tak mi wychodziły po dziadowskiemu, tak zwane. I to jest piękna obsada. To jest piękna obsada na hybrydę, 15-20 sztuk, przynajmniej te, co siałem wcześniej. To jest wystarczające. No i mam nadzieję, że tutaj też będzie wystarczające. Wystarczy mi 300 litrów mi zostało. Wystarczy. O, rolnik wiezie nawozy. Ja mówię, lepiej nie będzie. Obok rzepak, co ja jeszcze bezorkowo, to ten już był posiany chyba w sierpniu. To jest z spółdzielni. Ale nie wiem, czy do niego wyjeżdżają, czy nie. Ja po prostu patrzę na dzień, na chwilę. I w moim odczuciu robię dobrze. No i to moje odczucie sprawdzimy za kilka dni. Troszkę bym dał niżej tą belkę. On tak idealnie 70 cm to jest to optimum na tą beleczkę. Na te dysze. Jak widzieliście u mnie już na filmach, efekt zebry nie występuje, bo jak mamy tą idealną wysokość, to mamy co 10 cm pasek, czy tam co 12. Ja mam rządek co 12,5, tak można powiedzieć, że te paski trafiają albo pomiędzy, także tutaj jest w zasięgu jakby korzenia. No w rzepaku to wiadomo, tutaj jest praktycznie jest super. No i tak wygląda LG Wagner, zobaczę co mógł z tą baterią wymyślić, nie wiem, założę drugą, bo teraz znowu do domu na tankowanie, przerzucamy się na inną gminę, tak, tak, na inną gminę jedziemy, na następny rzepak, ten na Uberto i na Fazara z domu, tam to jest ta górka, ten piach, tam to dosłownie będę zasuwał na pewno, tam może 200 litrów to jest za dużo i tak chyba na to, co tam jest. No i tak wygląda Wagner. I tu znowu jest ten miejsce tego piasku. Ale jest ok. Jest ok. No takie mamy tutaj pola, po prostu równa. W miarę równa, akurat ten kawałek to jest w miarę naprawdę równy. Chyba jeden z równiejszych w gospodarstwie. To jeszcze szybko wyskoczę, póki bateria działa, przejdziemy się, czy ja dobrze mówię o tym. O, to zaraz się zrobi zielony, ale mi się wydaje, że to były dwa siewniki. Po uwroczu chyba jest kwazar nasiany, bo kwazarem jakby kończyłem. A trochę zaryłem w ziemię. To było fajnie widać wcześniej, ale wiem, że ten Wagner to był tak dużo ciemniejszy. I zobaczcie, jak tutaj się wszystko już... Nie, tak samo się jednak było. To był dobry dzień, co pojechałem. Tu jest właśnie taka trochę gorsza obsada. Tu jakby wpadł za głęboko. No i zobaczcie, teraz ładnie widać ten RSM. Może pod słońce? Nie, lepiej tak o. Przyjrzyjcie się, nie? Pokażę, jak są te paski palcami. Nie wiem, czy będzie widać. Tu i tu jechał.
tabelka mogła być jeszcze ciut niżej, ale to jest rzepak, tak? Bo to widzicie, pokropimy tu, to on sobie tutaj ciągnie. Ale jeszcze tak mówię, może troszkę jeszcze za wysoko była. Można, przy pszenicy na pewno trzeba będzie takie 60 cm. O, tu coś było bardziej optymalne, bo pasek tu, to jest około tych 10-12 cm. No i tak wygląda Wagner, tutaj troszkę go brakuje tu z przodu. Tam jest jakby troszkę lepszy. No, prawie że równiutka ta ścieżka, jak z ręki nie jest źle. Zobaczcie tutaj jaka to jest. Jak się przyjął, idealnie. On mi tu wpadł za głęboko, ja tak, to było wszystko na pulchno. Ja tu też zwolniłem, bo to już przyschło, jeździłem na C2 i po prostu te lejki już tak nie skakały jak na C3. Bardziej utrzymywał tę głębokość. No, całość tutaj jest w systemie bezorkowym, zresztą to widać po słomie, która sobie tutaj leży, która już tutaj naprawdę jakieś tam wystąpiła, ta mineralizacja tej słomy, potrupieszała, a teraz zostanie azotku. No i zobaczcie, taki lepszy rzepak, zobaczcie. No, on jest zielony, on już naprawdę wystartował to ostro. On tu już po prostu położył lagę na to, czy przyjechałem do niego z tym nawozem, czy nie. No i mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Dzisiaj mamy 23 chyba lutego. Zielone światło przekroczyło. Dzisiaj chyba też ma być 12 stopni. I znowu te burakochwasty. Ten na szczęście odpadł. No ale ten się już trzyma, zielony. A jak? Patrz jak siedzi. I właśnie tutaj też jest problem, bo kiedyś też miałem rzepak i ten rzepak nie wystartuje dynamicznie, wiesz o co chodzi? Tak będzie człapał, to te mędy, bo to rosną potężne rośliny, bardzo długie, te mędy, one mają, patrzcie, korzonki przybyszowe, on zaliże RSM-u. Mówię, co tak cześć, to tu druty, normalnie prąd idzie na wieś. Do nas na wieś prąd idzie. I te mędy, jak właśnie tu kiedyś nasiałem rzepak, to one strasznie tutaj konkurowały. Na szczęście on ruszył ku górze. No jak wiemy, że rzepaku nie damy sulfonomocznika, bo się nie da dać. No i tutaj ta kurde, w kukurydzy powinno to tak wyjść, wiecie, wpryska się przecież w czerwcu, nie? Gdzieś to, nie wiem, czy to gdzieś ucieka, czy coś. O, ktoś buty zgubił. Także trampka znalazłem. Wrzucę na opryskiwacz, wyrzucimy do śmietnika, do plastików. To bardziej plastikowy ten but. No i tak to wygląda. Rządzilek umyty, to się od razu prezentuje fajnie. Nie lubię bardzo szyby, muszę mieć wyczyszczone, ja jestem tego zdania.